Siemka, jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Light Platinum. Zastanawiacie się pewnie, gdzie ja to jestem? Otóż znajduję się w tym oto mieście o nazwie Flamerny City. Co mogę wam o dzisiejszym odcinku trochę powiedzieć? No otóż na pewno to, że złapiemy większość legend jednak dzisiaj z regionu Johto. Między innymi chcę złapać wszystkie legendarne psy oraz Ho-Oh'a, ale o tym za chwilkę. Powiem wam, że te legendarne psy do tej pory jednego znalazłem, inne nie były w tym miejscu co zwykle, ale po pokonaniu tego Eusina Raikou został w tym miejscu co był, a dwa Pokémony nowe, właśnie te psy, pojawiły się w tych miejscach co powinny być. I tak choćby. Tutaj jest... Któż to jest? No któż to jest, powiedzcie mi. Co to za pies? Co to za pies? Czy to pies, czy to kot? Nie, to pies, to jest Entei, ognisty Entei. Wow, ognisty Entei. Ten, wiecie, te psy to w ogóle mogę wam powiedzieć, że takie psy jak Entei, Raikou i chyba Eusuine się pisze. Nie, czekajcie, Suicune, bo Eusuine to jest ten koleś, Suicune. To są takie psy, które chodzą bez przerwy, biegają po całym świecie, one się ze sobą gonią. Entei jest tak naprawdę... w środkowym najszybszym, znaczy nie najszybszym, właśnie w środku tych psów, najszybszy jest właśnie Suicune, a najwolniejszy Raikou. One się ścigają po całym świecie. To są właśnie typy elektryczność, ogień i woda, a ten Pokémon jest właśnie typu ogień. No ja spróbuję złapać tego psa, będzie dość ciekawe widowisko, jeżeli uda mi się go złapać, bo chciałbym naprawdę zgromadzić właśnie wszystkie legendarne psy. A czy mi się uda, czy mi się nie uda, no to już za chwilkę się przekonacie. No to wracamy za chwilę, kiedy złapię Enteia. No i dobra, Entei złapany dość szybko, Hyper Voice'em osłabiłem go dość mocno, jak widzicie, na czerwono. No i jeden Ultra Ball i jest nasz, tak jest, Entei jest nasz. To jest ten pierwszy legendarny pies, którego zdobyliśmy. Teraz drugi, czyli Raikou, którego chciałem zdobyć, występuje w trochę innym miejscu niż widziałem to na jednych screenach u niektórych osób. Oraz na takiej stronie, gdzie są właśnie też o legendarnych Pokémonach z Light Platinum, chyba oficjalna strona Light Platinum w ogóle. Ale w każdym razie, teraz idziemy do Skyner City. Skyner City, tutaj trzeba iść na południe. W ogóle dość ciekawe, myślę, że moje miejsce, w którym ten Pokémon występuje, jest bardziej rozumiałe, bo tutaj, zobaczcie, deszcz, burza i w takim miejscu właśnie pasuje burzowy Pokémon Raikou. Ten elektryczny, który właśnie lubi różnego rodzaju burze. Użyjemy sobie Max Repela, bo tutaj mogą mnie spotkać dzikie Pokémony. Wow, nie mogę chodzić aż tak bardzo na przyspieszeniu, widzę. Bo mi to nie wychodzi, niestety. Nie jestem aż tak zdolny. O, i tutaj sobie na tej... miejscu spaceruje ten oto. Ej, stań tutaj. Tutaj się przysuń. Albo tu, okej. Stanął naprzeciwko mnie. Chodził sobie, a ja mu przerwałem ten spacer. O! Te psy są naprawdę, one się takie wydają małe. Zwykle się wydawały, a tu właśnie w tej wersji takie dość duże wychodzą. One są naprawdę wielkie. To nie są takie pieski jak tutaj, takiej wielkości człowieka, tylko naprawdę ogromne. Tak było na filmach wszystkich. Chyba na jednym nawet aż jeździł na takim psie jednym, chyba Entei, ale nie jestem pewien. Nie wiem, nie powiem wam dokładnie. No, zdobycie elektrycznego Raikou to jest wyzwaniem. W ogóle jakie ma kły, on jest na styl stworzony chyba tego, wiecie, lew szablozęby, czy jak to tam, tygrys szablozęby, był lew, ojej, ale głupi jestem. Tygrys szablozębny. Chyba tak się zwał. No i my sobie oczywiście spróbujemy go złapać, a ja się widzę z wami, jak tylko to się uda. O ile się uda. No to czekajcie chwileczkę. Dobra, ja już złapałem Raikou, ale muszę wam powiedzieć, że to była męczarnia, nie z tego powodu, że aż tak długo go łapałem. Wiecie, w ultrabole nie chciał wpaść, zresztą też, ale między innymi dlatego, że cały czas starał się uderzyć mnie za pomocą ciosu Roar. Czyli w ten sposób, wiecie, wycofanie z walki, on ucieka i nie ma szans już go złapać. No było ciężko, musiałem odładowywać wielokrotnie, żeby jakoś, wiecie, był fail, że nie trafił tym ciosem, na szczęście. Wszystko się powiodło i złapałem tego jakże trudnego mi do zdobycia, ale jakże też potężnego, elektrycznego Pokémona Raikou. Ależ to jest naprawdę tygrys, szablozębny. Okej, my już go mamy, no to przydałoby się złapać ostatniego z trójki braci Pokémonów, które sobie tam latają, znaczy latają, no latają po świecie, wiecie, w cudzysłowie, czyli biegają po całym świecie i zwiedzają go, ścigają się ze sobą. To jest oczywiście Suicune. Gdzie go złapać? Ja go też jakoś wcześniej tu nie miałem, potem znów się pojawił. Już wam pokażę. Trzeba, to jest bardzo bliziutko. Tu płyniemy i proszę bardzo, to jest nikt inny jak właśnie, może tak bokiem. Oh yeah, znów muzyczka. Znów muzyczka, coś się dzieje. O, Suicune, level 40 również. No i oczywiście mój Hydreigon.
Zobaczcie, to jest naprawdę potężny Pokémon. Jest to maskotka Pokémon Crystal. No, między innymi haka, w którego gram, czyli Crystal All, albo też wcześniejszą wersję, którą grałem, Liquid Crystal. Silny Pokémon, naprawdę silny, Pokémon właśnie typu wodnego. Choć nie wiem, czy on czasem też nie zna Ice Beama, ale tego nie jestem w stanie na 100% wam powiedzieć. No cóż, mam nadzieję, że on nie będzie używać Roara, przynajmniej nie tak często. Spróbuję go złapać, mam nadzieję, że się uda i się nie namęczę zbyt długo. No to czekajcie chwileczkę i zaraz się widzimy. Dobra, Suicune złapany, ale powiem wam, że trochę męczarnia. Uznałem, że może lepszym sposobem będzie zamiast odładowywania cały czas walenie go tymi ultrabolami, bo jednak on nie używał ciosu Roach, bez przerwy Rain Dance albo Bubble Beam bądź Bite. No i też Gust, to są jego ciosy, które poznałem wszystkie. No i w ten sposób straciłem około 30 ultraboli, ale walić to. Mam tyle kasy i jeszcze w zanadrzu ponad 60, że bez problemu wyrobię się z legendarnymi Pokemonami. I tak proszę bardzo, Suicune. Czyli złapaliśmy już w tym odcinku trzech legendarnych braci. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oczywiście trzeba by złapać jeszcze jakiegoś Pokemona może z regionu, wiecie jakiego. No, z Johto. Oczywiście z Johto chciałbym złapać jeszcze jednego Pokemona. Może się domyślacie, jaki jeszcze został niezłapany z tego regionu, bo został już tylko jeden. Ale może zanim to, a deszczowy Normaic City, udamy się do Pokecentrum. Gdzie to było Pokecentrum? To był to? O, Ripple nie działa, okej. Okay. Nie, tu nie było. To muszę gdzieś tutaj iść chyba, o tu. Okej. Okay. Tu jest, zaraz pokażę wam wszystkie moje wspaniałe, jakże to legendarne Pokemony. No, zobaczmy, które ja złapałem. Ach, pięknie sobie stoją bracia legendarni. Entei zostaje tu, gdzie jest, bo jak widzicie, ognisty. No, jego główną zdolnością jest atak. No, ciosy takie sobie też Aurora znał. Raiku. Oj, nie, nie, Raiku chcę, o, Raiku. Jego główną zdolnością jest, widzę, specjalny atak, no i speed też niezły. Bite, Thundershock. W ogóle sprawdzimy sobie, ten powinien mieć największą szybkość. No zobaczcie, nie no, zrobili zupełnie odwrotnie niż jest naprawdę, bo jednak Suicune powinien być najszybszy, Entei drugi, a ten ostatni. A jeszcze wyjdzie, że ten Raiku jest najszybszy, to będą... No tak, tak wychodzi z tego. Trochę... trochę śmieszne. Ale no cóż, gry już nie są idealne. Trzeba o tym pamiętać. Okej, okay, o, idziesz do wody, będziesz miał kolegów takich jak York i Palkia. Tak? Czekajcie, bo to wodny Pokémon, żeby nie było, że się mylę. Tak, wodny oczywiście. No i oczywiście, gdzie jesteś? Gdzie to były te Pokémony? Kurczę, zgubiłem je. Mojego Raiku. A, w ogniu były. To gdzie jest ogień? O. Raiku będzie miał też kolegę na pewno jednego. Ptaszka bodajże. Gdzie jest Elektro? O. No właśnie, koło Zapdosa. Sobie je tak poprzestawiamy troszeczkę, wiecie, bo chciałbym, żeby jednak legendarne były na samym końcu, bliżej siebie. O, proszę bardzo, ale ładnie wyszło. Okitołki. To jeszcze jeden został nam Pokémon legendarny z regionu Johto. I tak to jeszcze jednego wam na pewno zaprezentuję. Okej. Okay. Oj, nie tutaj. Tam się idzie. Tam się idzie, tam się idzie, tam się idzie. Chodź tutaj. Panie, jak pokonaliśmy Eusuina, czy jak mu tam, tego gościa, wiecie, tego trenera, co szukał Suicune na bez przerwy, to on nam dał bilet, żeby płynąć na MT Rainbow. Oczywiście spodziewacie się chyba, jakiego Pokemona spotkać można w MT Rainbow. No pomyślcie, Rainbow to tęcza. Z czym wam się może kojarzyć tęcza? Który Pokemon? Dla podpowiedzi powiem wam... A szukam jeszcze, nie ma innych rzeczy. W ogóle, gdzie my jesteśmy na mapie? Jestem ciekaw. To jest takie dość ciekawskie dla mnie. A tutaj oczywiście błąd, bo to... Znaczy, no błąd, no może nie mieli innej pozycji już. To jest Pokémon, teraz znajdziemy takiego, którego aż spotkał. Spotkał, wiecie kiedy? No, kiedy? No, w pierwszym odcinku, albo w drugim, jak wyruszał z Azalea. Tak, z Azalei? Nie, jakiej Azalei? Co ja gadam? Z Krystal, on mi się myli. Z... Paletą? Nie, co, jejku, ale mi się mylą nazwy. No wiecie, ze swojego rodzinnego miasta. I to jest Hoow, tak jest, Hoow. Hoowa spotkaliśmy, cóż za potężny Pokémon. Haha, pięknie, level 50 silniejszy niż bracia. On w ogóle chyba ich stworzył, tych trzech braci, jak się nie mylę, chyba tak. Ale dobra, żeby nie przedłużać, jest to Pokémon typu ognistego i latającego.
No ja spróbuję go złapać. Czy ujdzie mi to, wyjdzie jakoś to dobrze? Mam nadzieję, że tak. Ale no, poczekajcie chwilkę i widzimy się za sekundkę. Dobra, ho, złapany, muszę wam powiedzieć. Ale się z nim niemiłosiernie męczyłem, mówię wam. Ja tak naprawdę ten odcinek, znaczy tą część tego odcinka, tą łapanie ho-ho-a, kręciłem chyba z tydzień później od tej, gdzie zdobyłem wcześniejszego Pokemona. Czyli wiecie, ogólnie wcześniejsze Pokemony, można tak powiedzieć, czyli legendarne psy. Było trudno, tak się zbierałem, bo rzucałem tam po 50 ultraboli dziennie i nie wychodziło, więc odechciewało mi się. No i dzisiaj akurat mamy, co my dzisiaj mamy, piątek mamy. I udało mi się go złapać jednym ultrabolem. Czyli radość moja niesamowita. Wow, super. Hołow zdobyty. Myślę, że z tego miejsca mogę już lecieć. Zobaczmy, dokąd ja mogę lecieć. Bo ja chcę gdzieś lecieć, tutaj chyba chcę lecieć, słuchajcie. Tak, Zary Champion. Muszę sprawdzić jeszcze, bo mówię, mam... dobra, mam Poliwrafa. Chyba wszystko ok jest. Wyleczymy sobie Pokemony. Zobaczymy Ho-Oh'a. Przyporządkujemy go do Pokemonów ognistych, bo on jest właśnie ognisty. Okej, nie do depozytu. Move. O, tutaj, gdzie on w elektrycznym? Może mogę wam pokazać, co on, jakie umiejętności posiada. Fire Flying, widać. Główna specyfika to widać, że specjalna defensywa, ogólnie bardzo defensywny, znaczy nie no, atak ma też mocny. Czyli specjalna defensywa i atak, to są jego atuty. Tu mamy Softguard, Gust, Recovery, Fire Blast. Ogólnie Fire Blast jest dość mocnym ciosem. Widzicie, Power 120, mocnym to mało powiedziane. Super mocny nawet. Czekajcie, czy ja go burz... przecież ja go nie przemieściłem, mówię przemieszczam, a zapomniałem. Będzie miał kilka fajnych Pokémonów legendarnych również, o. Mam Moltresa, tego Heatran, czy jak Heatran, Entei'a, no i Ho-Oh, czyli a, dwa Pokémony z Johto. I dzisiaj złapiemy jeszcze jednego Pokémona, nie wiem z jakiej on jest generacji, czwartej albo trzeciej. Myślę, że tak i myślę, że dobre miejsce pamiętam, gdzie on się znajduje. Ale zaraz zobaczymy, czy się nie pomyliłem, bo myślę, że tutaj gdzieś trzeba iść. Sobie oczywiście nie wiem, czy ja mam nawet Ripper włączony. Chyba nie mam, więc można by użyć Max Ripela. Okej, słuchajcie, o, tutaj. Myślę, że to tutaj to jest to miejsce. I teraz, żebym naprawdę się nie pomylił, bo nie pamiętam do końca. Chyba tutaj powinna być jaskinia. Nie pamiętam po pokonaniu jakiego. O, jest! Lidera, ale jest jaskinia. Zary Underwater, właśnie. Szukamy tu kolejnego Pokemona. Będzie to taki z pozoru, myślę, że bardzo malutki taki... przyjacielski Pokémon, nie znam jego natury. Nie wiem, czy on nie był w jakimś filmie, to jest właśnie wodny Pokémon. Podwodny dokładnie. Nie chcę mówić jego nazwy, bo boję się, że pomylę. Dlatego płyniemy. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrą drogą drogę wybrałem. Może to wcale nie ta droga. Co będzie trochę śmieszne. A, tutaj, te schody. Dobrze, czyli dobre miejsce. Tej jaskini wcześniej tutaj nie było. A teraz się pojawiła. I co to za Pokémon? Oj, widać po schodach. I wow, jakiś mały, słodziutki Pokemonek. Co to jest? No co to jest? Sam jeszcze nie wiem, co to jest. Szczerze nie znam jego nazwy. Widziałem go w jakimś filmie. O, Manaphy. Tak myślałem, żeby taką nazwę mu dać powiedzieć wam wcześniej, ale bałem się, że zlamię, pomylę. I no nie ta nazwa będzie. Ale jednak to jest Manaphy. No co mogę powiedzieć o tym Pokemonie? Nie wiem, nie mam pojęcia o nim. Jakiego on jest typu i co. Myślę, że jest to Pokemon typu tylko wodnego. Chociaż może wodny psychiczny. Któż to wie? Ja tego nie wiem na pewno. Aczkolwiek jestem, jak mówię wam, bardzo ciekaw. Co to za Pokémon? I myślę, że to będzie dzisiaj ostatni złapany Pok, bo 5 legend to tak max zwykle robi odcinek. No i ale czy się uda? Jak będą takie same problemy, co z Ho-Oh'em, to nie dziwcie się, jak dzisiaj mówię piątek, a potem zrobię czwartek. Powiem w kolejnym części już złapanego Manaphy'ego, jak spotkacie. No ale czy tak będzie, czy nie? Przekonamy się za chwilkę. Więc nie wyłączajcie filmiku, czekajcie. Kurde, mówię jak w telewizji, w programach. Nie przyłączajcie kanału. Nie no, żartuję. Ale poczekajcie chwilę, a Manaphy już będzie nasz. Och, dobra, Manaphy złapany. Muszę wam powiedzieć, że łatwo. Łatwo, zraniłem go tylko Hyper Voice'em, po czym Ultra Ball. I Manaphy jest nasz. Dobra, on jest złapany. O, jestem tutaj, teraz muszę wrócić. Co ciekawe, muszę wrócić. Tylko gdzie tu jest, wiecie, muszę najpierw się wynurzyć. A wynurzenie wcale, bo chyba nie wiem, czy tutaj mogę użyć w takim miejscu w ogóle Iskip Rope'a. Ale po co, skoro tutaj już można się wynurzać, o. Tak. W ogóle gdzie my się wydostaniemy wtedy? O, gdzieś tutaj nawet nie... To tutaj od razu? Nie. Ale dobra. Myślałem, że jestem w innym miejscu. Chodźmy sobie tutaj do tego miasta. Lubię ten Central City, takie dość duże, centralne rzeczywiście. Fajne miasto. Zaraz zobaczymy, jakiego typu jest Manaphy. Czy to tylko wodny, czy jednak wodny psychiczny, tak jak też obstawiam.
Myślę, że wodny psychiczny, ale przekonajmy się. Jakiego ty jesteś typu? A jednak tylko wodny. O cholera. Kto by pomyślał? Legenda tylko wodna. Spoko. Ogólnie statystyki takie... średnie. To taka przyjacielska w ogóle minka ten Manafi. Nie żaden wojownik. O, jakie ciosy. Supersonic, Bubble Beam, Acid Armor, Whirlpool. Ogólnie słabe ciosy. O, tu tylko 65, 15, no nie no. Silne to on nie jest, ten Pokémon, ale skoro wodny, to rzeczywiście przenieśmy go do Pokémonów wodnych. A gdzie tu są wodne? Już dawno nie grałem, jak mówię. O, tu jest woda. Ale będziesz miał legendy, zobacz. Trzy legendy bardzo znane obok ciebie. I dobra. Pięć legend, tak, dzisiaj pięć legend. Przy czym cztery z Hoenn, jak obiecałem. W końcu ktoś cały czas mi mówił, żeby zrobić odcinek, gdzie pokażę wszystkie legendarne psy, więc pokazałem. Mam nadzieję, że ten widz cieszy się w tym momencie. A teraz to jest już oczywiście koniec. No, nie przedłużam, nie wiem jakie legendy, chyba z piątej generacji pokażę w kolejnym odcinku, chyba, bo jeszcze nie wiem. Ale teraz to już się z wami żegnam. No co, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, Narka!